A teraz proszę Państwa na specjalne życzenie naszych słuchaczy, powtarzamy felieton pana Zanana Golby z ostatniej środy. Jednocześnie informuję, że regularnie w każdą środę na żywo po godzinie 5 po południu nowe felietony są prezentowane. Dzień dobry, tradycyjnie pozdrawiam słuchaczy sieci polu radia na częstotliwości AM w Ameryce i tych, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy dookoła świata pod tytułem Fakty i Wydarzenia. Poza Ameryką, korzystając z YouTube po wpisaniu hasła: Łódźcie Polsko, Łódźcie Polonio. Serdecznie pozdrawiam odległe kontynenty: Australię, Nową Zelandię i Południową Afrykę. Pozdrawiam Polaków w Europie, Rzeczpospolitej Polskiej, kontynentalną Amerykę i międzynarodowych słuchaczy moich felietonów. Zapraszam na najnowsze felietony na YouTube. Polonia Amerykańska walczy o Polskę, a Pola polscy. Politycy ciągle przepraszają, ale za co? W Felietonie szczegółowo omawiam postawy polityków z Polski, których okrzyknięto mianem przepraszaczy. W Felietonie zwracam się do polityków PIS i prezydenta, panie prezydencie. I politycy PiS. Bądźcie politykami dobrej zmiany, nie tylko z nazwy. Polonia wie, czego chce. Zachowujcie się tak jak wielcy Polacy, Roman Dmowski i Ignacy Paderewski, a nie tak jak się zachowujecie dotychczas. Dokonajcie prawdziwej, a nie pozorowanej zmiany. Polonia oczekuje dobrej zmiany. Obiecanek, czas obiecanek zakończył się. Od Was zależy, czy dogadamy się. I z kim wy chcecie się dogadać? W odwrotnym ujęciu jest mój felieton na YouTube: kto przeprosi Polaków za zbrodnie na Polakach? W felietonie omawiam skład osobowy i narodowościowy tych, którzy sprawowali władzę w PRL po 1945 roku. Politycy z Polski nigdy o tych indywidualnościach nie wspomnieli. Dlaczego? Zapraszam na YouTube. Wydarzenia poprzedzające ubiegły weekend wyjaśnia felieton na YouTube w tytule Już wypowiedziana wojna ekonomiczna amerykańsko-chińska, a światowe giełdy pikują w dół. Jest to zupełnie niebywała i bardzo groźna sytuacja dla świata. W felietonie omawiam decyzję prezydenta Trumpa, a raczej decyzję tych z drugiego rzędu ponad prezydentem chińskie prorządowe media po raz pierwszy opublikowały oświadczenie że Chiny muszą się przygotować na amerykańskie działania łącznie z odpowiedzią militarną zapraszam na felieton na YouTube Szanowni państwo w uzupełnieniu wydarzeń z ostatniego weekendu w tym niebezpiecznym i dziwacznym świecie jest Polska, a opinia kierowana do Polaków w mediach piszących po polsku w Polsce jest ohydnie zmanipulowana. Proszę wyobraźcie sobie, że media w kontekście amerykańskich ceł piszą o gigantycznej szansie dla Polski. Prezydent Trump podpisał dekret na cła, jak wcześniej wspomniałem, 23 marca i dekret wszedł w życie. Właśnie o tym mówię w felietonie na YouTube. Tą gigantyczną szansę nazywam przez usłużnych manipulatorów gigantycznym niedomówieniem ze znamionami kłamstwa i kpiny. Wydarzenia specjalne ubiegłego tygodnia wymagają dodatkowego omówienia i to właśnie w tym wydaniu uczynię. Chiny nie czekały długo z ogłoszeniem własnych sankcji wobec Ameryki. Według prorządowej prasy chińskiej opublikowano oświadczenie, że w odpowiedzi na amerykańskie cło Chiny wprowadzają cło na sprowadzane do Ameryki, do Chin z Ameryki śmieci. Mowa o odpadach plastikowych, złomie, aluminium i wielu innym. Innych. Szanowni Państwo, globalne notowania rynków światowych gwałtownie spadają z powodu obaw o eskalację wojny handlowej. Czy nikt nie zauważył, że już na stacjach benzynowych w Ameryce ceny benzyny poszybowały do góry, mimo że cena ropy naftowej na giełdach oficjalnie jeszcze nie wzrosła? Tą nieprzemyślaną decyzję nowojorskich bankierów ujmę jak zawsze w mądrą polską frazę Czy ktoś z was myślał o tym, że ekonomiczna wojna z Chinami obecnie to kopanie się z koniem? Jest też uzasadnienie dla tej frazy. Po ogłoszeniu przez Chiny zakazu na sprowadzenie z Ameryki tzw. surowców wtórnych do przerobu na surowce wtórne, innymi słowy śmieci, natychmiast zareagowały oficjalne czynniki amerykańskie. Cytuję: Wzywamy Chiny, by nie wprowadzały zakazu sprowadzania. Amerykańskich śmieci i surowców wtórnych. Dodać należy, że już wcześniej były naciski na giganta z Azji o redukcję sprowadzanych odpadów. To tak jakby Chiny czekały na amerykańskie cło, aby odpowiedzieć na to, co sama Ameryka krytykowała już w 2017 roku. Właśnie te sankcje określą kopanie się z koniem. W korespondencji do Chińczyków Ameryka wręcz żąda wtórnego przemyślenia chińskiej decyzji. Proszę Państwa, jest coś, czego nie można zrozumieć normalnymi kategoriami. Czy to należy rozumieć, że Chiny mogą wprowadzać cło ale na wyroby, produkty czy innego rodzaju surowce, na które Ameryka wyrazi zgodę, czy tak to należy rozumieć? Według danych ze źródeł amerykańskich, decyzja chińska może kosztować Amerykę biliony strat. Nie można nie dodać, że od 26 marca 2018 roku Chiny oficjalnie przeszły na własne światowe rozliczenie z pominięciem dolara. Chodzi głównie o ropę naftową. W kilku wcześniejszych felietonach mówiłem, że kij ma zawsze dwa końce. Chiny nie potrzebują ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej, najbliższego sojusznika Ameryki w rejonie. Szanowni Państwo, wojna handlowa z Chinami jest chyba wielkim nieporozumieniem. Nie tylko Chiny są w posiadaniu największego amerykańskiego długu, liczonego w, w trylionach. Przecież wystawienie na sprzeda sprzedaż tych obligacji, czy też innej formy amerykańskiego zadłużenia zewnętrznego, może spowodować nieobliczalne skutki dla amerykańskiej gospodarki. Wydawać by się mogło, że te finansowe głowy myślą, a okazuje się, że nie myślą. Nie wiem, jak myślą, ale w prostym ujęciu decyzja o szarpaniu się z Chinami jest zła, szkodliwa. Jest wielka szansa na to, że być może zaczną rozmawiać, bo Pycha już niejednego zgubiła. Ponad wszystko, należy pamiętać, że Pycha zawsze kroczy przed upadkiem i wybuchem militarnego konfliktu. Nie wiem jak się to stało, że nikt nie myślał o tym, że Chiny wprowadzą cła bez pytania o zgodę na jakie produkty czy towary, czy też inną formę odwetu. Rosja i Chiny rozwijają i od dawna prowadzą handel, z pominięciem dolara. Iran dołączył do tej grupy, z pominięciem petrodolara, a ostatnio ogłosił, że przechodzi na własne rozliczenie w handlu ropą, naftową i gazem, Właśnie z pominięciem dolara. Rozmowy prowadzą Brazylia i Indie. Przypomnę, że w jednym z wcześniejszych felietonów mówiłem o państwach grupy BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Południowa Afryka. Do tej grupy stara się dołączyć Turcja. Szanowni Państwo, temat Turcji dostarcza wielu ciekawych i niepokojących informacji niepublikowanych w języku polskim. To będzie zupełnie oddzielny felieton. Z innych wydarzeń, które nie są publikowane w informacjach piszących po polsku w Polsce, należy nadmienić, że do tego rozliczenia z pominięciem amerykańskiego dolara doszła Rosja. Przypomnę, że użyłem wcześniej zwrotu, że sankcje Zachodu wobec Rosji, wepchnęły tego światowego giganta, producenta ropy naftowej, w objęciach Chin. Właśnie to Rosja jest największym indywidualnym producentem ropy naftowej na świecie. Kartel OPEC i Rosja zawarli i zdecydowali w ubiegłym roku umowę o przedłużeniu limitu wydobycia ropy do końca marca 2018 roku. Zostało kilka dni, a wtedy możemy mieć do czynienia z utratą kontroli nad wydobyciem ropy naftowej. Saudowie już zawarli nieformalny sojusz z Rosją. Saudowie potrzebują wyższych cen od Rosjan, aby zrównoważyć swój poszarpany budżet. Sankcje na Rosję zaszkodziły bardzo Arabii Saudyjskiej. Powstaje niepewność, która sprowadza się do pytania. Czy Rosja ogra Saudów? Jak uważacie, Szanowni Państwo? Od 1 stycznia rosyjski gigant naftowy Rosneft przejął kontrolę nad niemiecką rafinerią w mieście Szwetych, w pobliżu Szczecina. Rosneft ogłosił, że sfinalizował z brytyjską firmą British Petroleum podział spółki niemieckiej i od 1 stycznia bieżącego roku. Od samodzielnie będzie zarządzał udziałami w trzech niemieckich rafineriach. A polaków media informują o gigantycznych stratach, jakie rosyjski biznes ponosi w wyniku nałożonych sankcji. Na podstawie zaprezentowanych przykładów widzicie jakie to straty i dla kogo, bo z pewnością nie dla Rosji. Kto i kogo chce robić w konia? Nie jest tajemnicą, że Chiny są największym na świecie konsumentem ropy naftowej, ale większość ropy kupują w Rosji. Wielokrotnie o tym mówiłem, że świat bankierów popełnił błąd stworzonym sojuszem rosyjsko-chińskim, wymuszonym raczej. Zapewne Państwo pamiętacie sankcje ekonomiczne na Rosję. Dzisiaj azjatycki tygrys ma zapewniony rynek zbytu. Rosja sankcji. Się nie boi, sankcje nie zaszkodziły. Sankcje zaszkodziły Polsce i Ukrainie. Obecnie większość operacji handlowych jest jeszcze w dolarach amerykańskich. Natomiast przechodzenie na petrojuana stało się faktem. Chinom pozwala na korzystanie z waluty narodowej. Proszę Państwa, tu w tej sytuacji amerykańskie lotniskowce nie pomogą. Szanowni Państwo, dziwne decyzje prezydenta Trumpa zaskakują nie od dziś. Nałożenie ceł na produkty z Chin to działanie nazwę zewnętrzne, a podpisanie rozdmuchanego do granic nazwę grzecznie rozrzutności amerykańskiego budżetu to wewnętrzno amerykańska sprawa. Wcześniej prezydent Trump obiecał zawetować ten rozdumuchany budżet. Oznacza to ni mniej, a bardziej więcej dalsze bezlitosne zadłużanie już następnego pokolenia Amerykanów, czyli dzieci, wnucząt z perspektywą ruiny systemu monetarnego państwa. Wcześniej krytykowano, i to bezlitośnie, Obamę. Wspomniałem o tym nie dlatego, aby zmienić wątek mojego felietonu, ale dlatego, że krach finansowo-monetarny i gospodarczy zbliża się, a wszyscy myślący wiedzą, że winą zostaną obarczone Chiny, bo winny być musi. Konserwatywna Ameryka podniosła alarm, że to skandal, że to zdrada konserwatywnych ideałów. Znawcy waszyngtońskich kuluarów uważają, że w ten sposób establishment z Deep State rozprawił się z Trumpem. W tak zaplanowanej operacji rozdzielą Trumpa od jego konserwatywnych wyborców. To zdecydowanie odbije się w zbliżających się jesienią uzupełniających wyborach. Wygląda na to, że w polityce niestety wszystko jest możliwe. Temat amerykański to oddzielny felieton. Wracając do tematu zasadniczego, czyli ekonomii amerykańskiej i światowej, dodać należy, że według różnych danych, Ameryka zbliża się do wyprzedzenia Rosji w produkcji ropy naftowej. Problem w tym, że można dużo wyprodukować, ale trudno będzie o nowych nabywców. Zapasy benzyny w Ameryce. Już w tym momencie są na najwyższym poziomie od lat 70. Ponownie zapraszam Was, Szanowni Słuchacze, do rozważnego myślenia. Czy Amerykę stać na ekonomiczną wojnę na wielu frontach? Wysoka produkcja ropy naftowej w Ameryce. Wcale nie oznacza ani nie będzie oznaczać niskich cen paliw na amerykańskich stacjach benzynowych. Dodam, że Polska takiej ilości ropy naftowej, jaką notują amerykańskie nadwyżki, nie potrzebuje. Tak samo jak skroplonego gazu, który według różnych obliczeń ma być wielokrotnie droższy od gazu z Rosji. Ale Czego nie robi się dla partnera? Wyjaśniam znaczenie słowa partner rozumiany przez polityków w Polsce. Partner nie wie, że jest partnerem. Wcześniej w, w tym felietonie powiedziałem, że media krzywego zwierciadła piszące po polsku w Polsce entuzjastycznie ogłosiły, że Polska skorzysta na amerykańskim cle handlowym wobec... Chin, media piszą, że Polska od 30 lat stara się być przyjacielem Ameryki i zasłużyliśmy na taki tytuł. To był cytat. Czy to prawda? Dobrze by było mieć taki tytuł, ale mieć a chcieć. To dwa różne zagadnienia. Przypomnę wszystkim nawiedzonym słowa Henrygo Kissingera, który powiedział, że Ameryka nie ma wrogów, nie ma przyjaciół, ma tylko interesy. Dobrze by było, aby wszyscy ci, którzy wmawiają sobie przyjaźń i partnerstwo, zapamiętali słowa Henrygo Kissingera. Szanowni Państwo, to co wcześniej powiedziałem na temat już wprowadzonego amerykańskiego cła i chińskiej odpowiedzi na amerykańskie działania, powstaje pytanie czy niechciane i zablokowane przez Chiny surowce wtórnego użytku albo jak kto woli śmieci trafią do Polski? Czy to jest to, co media piszące po polsku w Polsce nazywają gigantyczną szansą dla Polski? Czy nie uważacie, że Polska może stać się gigantycznym śmietniskiem surowców wtórnych bez możliwości przerobu? Nie chce się nawet myśleć o takiej opcji, bo Polska już nie radzi sobie z zawiesiną nieczystości, nazywaną nie po polsku, ale w Polsce smogiem. Wydarzenia następują tak szybko, że trudno wybrać ważne od najważniejszych albo ważniejszych. W następnym felietonie omówię sprawę podtrutego szpiega na południu Londynu i reperkusje światowe tego wydarzenia. W felietonie będzie wątek polski, jak zawsze. I politycy z Polski, jak zawsze, przegapili albo spartolili wielką szansę na bazie. Tego potrucia dla Polski. Niestety to już norma polityków z Polski. Wielkanocne życzenia prześlę dla wszystkich w zupełnie oddzielnym felietonie na YouTube, aby nie mieszać zagadnień duchowych z polityką. A tymczasem wesołych świąt dla wszystkich słuchaczy polonijnego radia na częstotliwości AM i tych, którzy słuchają moich felietonów dookoła świata. A są tacy oczywiście, którzy nie korzystają z internetu. Zapraszamy ambitną polonijną młodzież do współpracy. Dziękuję za spotkanie, zapraszam na YouTube po wpisaniu hasła Obudź się Polsko, Obudź się Polonio, a tam zawsze... A naszym gościem był pan Zenon Gluba z organizacji Polsko-Włoskiej.